Witam Was z pokładu A4B8, samochodu, który bardzo mocno wyczekiwałem i bardzo mocno chciałem się przekonać, jaki jest w rzeczywistości. Audi słynie z bardzo dobrych jakościowo wnętrz, więc przekonajmy się sami o tej jakości. Tutaj mamy materiał bardzo przyjemny w dotyku, ale nie jest on jakoś przesadnie miękki, właściwie bym powiedział, że jest twardy, ale troszeczkę tam czuć, że coś się ugina. Aluminiowa listwa, aluminiowa zimna klameczka, bardzo przyjemnie klikające się przyciski wszelkiej maści. Tutaj mamy ten plastik, który się w A4 B6 bardzo mocno wycierał, czy w A6 C5, ale tutaj już ten problem został rozwiązany i samochód, mimo że tam ma 12 lat i 230 czy 40 tysięcy przebiegu, to nic nie jest tutaj wytarte. Podłokietnik jest twardy. Doły drzwi to jest nadal ten sam materiał co na górze, gdyż to jest wykonane jakby z jednego elementu, ale kieszenie drzwiowe już są z twardego plastiku. Na dole mamy gumę, którą można wyciągnąć, wyczyścić. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Deska wykonana jest też z twardego materiału, natomiast on się już tak wyraźniej niż na drzwiach ugina. Znowu aluminiowa listewka, ładne chromowane wykończenie tutaj na nawiewach, na gałce do sterowania światłami. Tutaj bajerek taki, lubię takie rzeczy. Trzeba kliknąć, wyciągnąć, można pokręcić i schować, żeby nie wystawało, żeby się nikt nie zaczepił. Zegary są bardzo proste, czytelne. Tutaj mamy czerwony, tak samo jak ten wyświetlacz. Bardzo podoba mi się to, że zegary stoją pionowo. Kierownica. Bardzo lubię kierownicę w Audi. Musicie też zwrócić uwagę, że ta kierownica nie jest okrągła. Ona jest spłaszczona tu i tu. Przez co tutaj mamy bardzo dużo przestrzeni, żebyśmy widzieli z każdej pozycji fotela bardzo dobrze zegary. Lubię to rozwiązanie, lubię te kierownice, gdyż one fenomenalnie leżą w dłoniach. Mają tu bicepsik bardzo wyraźny, bardzo fajne tutaj miejsce na kciuk i tutaj taki tricepsik, ja to tak nazywam. I my, wkładając tu rękę, opieramy tutaj na tym tricepsiku, jak ja to nazywam. To auto ma pakiet sportowy, zatem trójramienną kierownicę z dwóch rodzajów skóry i sportowe fotele z regulacją pod kolana, manualną, ale zawsze jest. Idąc dalej jakością wnętrza, wszystkie te przyciski w Audi klikają się w ten sam sposób. Ja bardzo uwielbiam to, że Audi jest konsekwentne w budowaniu samochodów i czy wy kupicie A4, A3, A1, A5, A6, wszystkie te przyciski będą klikać się w ten sam sposób. Uwielbiam to, gdyż to świadczy o dopracowaniu całej gamy modelowej. To kółeczko typowo dla Audi, ono działa jak safe, jakby było z metalu. I jakby tam te trybiki, które się teraz przełączają, jakby również z metalu były. Ładne wykończenie tutaj w przylewarku zmiany biegów. Mieszek z prawdziwej skóry, sześciobiegowa skrzynia, lewar bardzo ładnie wykończony. Daszki niepodświetlane, szkoda. Trochę się zawiodłem. Tutaj mamy podświetlenie wnętrza, jeszcze nie LED-owe. Uchwytnął. Kurwa lary. Test klameczki, nie spodziewam się niczego innego niż miękkie zamykanie. A jak? Bardzo miłe dla mnie jest to, że mamy regulację wysokości pasa. Po prostu mój wzrost, 1,74 m, po prostu wymaga w aucie, żeby to było. Jak tego nie ma, to jest dramat. Wymiar praktyczny? Wydaje mi się, że tutaj możemy śmiało 1,5-litrową butelkę wody wstawić. Tutaj mamy popielniczkę. Tu możemy wsadzić monety bądź karty jakieś parkingowe. Dwa cup holdery. Fenomenalne miejsce na smartfona, gdyż jest pod ręką. Mieści się tutaj sześciocalowy smartfon i podejrzewam, że dużo większy. Wszystkie te gumki, które tutaj widzicie na końcu, na wykończeniach, można wyjąć sobie i wyczyścić. Podłokietnik pyk, regulowany. Tu pod nim schoweczek, ale tam nie będę pokazywał za bardzo. A jak na tylnej kanapie? No, podłokietniczek, jakość,
ta sama co z przodu. Aluminiowa listewka, aluminiowa klamka. Nie! Wiecie co, jeśli chodzi o tą klameczkę do otwierania drzwi, to ja chyba przechwaliłem Audi. Ona jest plastikowa. Ona jest bardzo dobrze wykonana, bardzo dobrze imituje ten metal, natomiast ona jest plastikowa, ona jest ciepła, a to jest zimne. To jest bardzo zimne, a to jest ciepłe. Proszę wybaczyć, klameczki w drzwiach w Audi są plastikowe. Szkoda, że nie ma tutaj pakietu schowek, no ale cóż, ktoś sobie nie doposażył. Wymiar praktyczny, tutaj mamy podłokietnik. Mięciuchny, ale nie ma uchwytów na kubek. No trudno, no. Tak wyposażony jest ten egzemplarz, bo bez trudu znajdziecie egzemplarze, które będą miały uchwyty na kubek w tylnym rzędzie siedzeń. Nie ma tu też nawiewów, a wiem, że są egzemplarze, które mają. Ale tutaj mamy praktyczny schoweczek na telefon. Możemy podłączyć ładowareczkę. Możemy zapalić papieroska. Bardzo fajnie. No i taki rzut oka na przód z tylnej kanapy. Tak to się prezentuje. Ten projekt wnętrza jest bardzo prosty, przewidywalny, taki po niemiecku zrobiony, ale bardzo też przyjemny dla oka i bardzo dobrze wykonany jakościowo. Nikt tutaj za lepsze nagłośnienie nie dopłacił. Nie mamy tu Bose'a, nie mamy tu Bang & Olufsena, mamy zwykłe, darmowe nagłośnienie. Ale jak to gra? Mamy czysty, bardzo klarowny dźwięk, który ma naprawdę fajne basy, fajny środek i fajne wysokie tony. Wystarczy tylko według swoich preferencji ustawić audio w tym samochodzie i myślę, że 99% ludzi będzie usatysfakcjonowana. Cóż, jak tym samochodem się jeździ? Ja Wam powiem, że tym samochodem jeździ się bardzo, kurczę, sportowo. To jest 2.0 TDI w kombi, ale tutaj jak się usiada, to się człowiek zapada. W ten sportowy fotel, on ma bardzo dobre trzymanie boczne, bardzo ładnie wygląda. Mamy trójramienną kierownicę, siedzimy nisko, deska jest wysoko, jesteśmy obudowani przez boczki drzwi, przez deskę. I mimo, że mamy tutaj 2.0 TDI diesla, to się człowiek czuje, jakby jechał jakimś sportowym wozem. Prowadzi się fenomenalnie po zakrętach, tym samochodem można naprawdę bardzo szybko po zakrętach się pobawić. Bardzo dobre wyważenie, jest czuć tutaj, że ten samochód jest dobrze wyważony, mimo że ma ciężki silnik z przodu. I obcowanie z tą skrzynią biegów to naprawdę czysta przyjemność, ona jest zestrojona bardzo sportowo. Tutaj każdy bieg wchodzi z fajnym takim oporem na swoje miejsce, sztywniutko, lewarek jest krótki, okrągły, bardzo dobrze leży w dłoniach. Zresztą swoją drogą, patrzcie jak on jest wykonany. Mamy skórę, mamy tutaj aluminium, to jest aluminium, tutaj aluminium i prawdziwa skóra na mieszku. Trochę jestem zawiedziony rozwiązaniami, jeśli chodzi o panel klimatyzacji, gdyż sterujemy wszystkim za pomocą tego kółka. Siła nawiewu, cyk, musimy tu przenieść i robimy coś takiego. Podgrzewanie foteli, to samo. I to, gdzie ma wiać, cyk, zobaczcie, tylko to się połapać. Na pierwszy rzut oka naprawdę trzeba być kozakiem. No, dziwne to jest, nie podoba mi się. Nie podoba mi się, ale no jakbym to miał, to bym się przyzwyczaił, by mi to przychodziło z łatwością, natomiast na taki pierwszy, na pierwsze odczucia to jest to dosyć takie słabowate. Wolałbym po prostu klasyczny panel klimatyzacji. No ale cóż, no technologia.